Siema. Jak widzicie, dzisiaj zapomniałem i okularów, i słuchawek, więc non-stop świeci mi słońce w oczy. No ale nie o mojej głupocie, a o krosie chcieliśmy porozmawiać. W dniu dzisiejszym, pod koniec kwietnia 2022 roku, Cross zaprezentował z okazji 30-lecia swojej firmy Crossa Esker Ekar, czyli karbonowego Crossa Esker, czyli gravela, z sprzętem Ekar od Campagnolo. Jest to dosyć ciekawa sprawa, że Cross pokazuje rower na osprzęcie Campy, bo nie wiem, czy to się zdarzyło wcześniej. Campagnolo jest to osprzęt bardzo drogi, no ale dlaczego jest to takie ciekawe? No bo samo Campagnolo Ekar jest pierwszym podejściem do sprzętu gravelowego od Campy, ale jest też pierwszą na świecie grupą 1x13, czyli masz 13 biegów z tyłu i jeden z przodu. Więc jest to dosyć innowacyjne i ciekawe, co pokazał dzisiaj Cross. Jeszcze ciekawsze jest to, że tych rowerów nie ma zbyt wiele, bo raptem 30. Więc jest spora szansa, że nawet jak to już oglądacie, to tych rowerów nie ma. Tak więc wracając, co takiego fajnego jest w tym Ekarze? Po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, ma 13 biegów z tyłu. Masz do wyboru 3 kasety. Jedna nazywa się Endurance, która ma bardzo blisko ze sobą zestopniowane dolne biegi. I ten zakres tych kaset też jest bardzo duży, więc jest to dosyć ciekawe podejście. No niestety GoPro mnie dzisiaj zawiodł i zamiast 6 filmików, tylko jeden doszedł do skutku. W tych materiałach, których niestety zostały zniszczone, chciałem opowiedzieć, o co tyle krzyku. No bo to chyba pierwszy rower Crossa na Campie, o którym już wcześniej rozmawialiśmy. Ale co takiego jest w tym Campagnolo? Dlaczego o tym wszyscy mówią? Ponieważ Campagnolo jest firmą, która jako pierwsza zaprezentowała możliwość zmiany przełożeń czy szybko zamykacza. Do lat 80. można ją było uznawać za firmę innowacyjną, ale postęp związany z indeksacją przełożeń troszkę przespali. 15 lat zajęło im doprowadzenie indeksacji do poziomu Shimano. Wydaje mi się, że bajki związane z niezawodnością i długotrwałością ich napędów można włożyć między bajki. Nie wydaje mi się, że Campa jest czymś lepsze od Shimano i jest to trochę mit założycielski, że jest to innowacyjna firma, istnieje i będzie istnieć i robi produkty tylko dla największych koneserów. Ale trzeba im oddać, że jako pierwsi pokazali 13 biegów z tyłu. No dobra, ale skoro jesteśmy przy tych 13 biegach, to dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego 11 nam nie wystarczy? Ogólnie, jeśli znasz swoje możliwości, to moim zdaniem 11 biegów spokojnie ci wystarczy. Ale czasem te 11 biegów może powodować na przykład trudności z wjazdem pod wniesienia, ponieważ osprzęt może nie dawać odpowiednio lekkich biegów, lub trudności na przykład ze zbyt dużym stopniowaniem tych biegów, przez co może się zdarzyć tak, że będzie bardzo ciężko nam trafić do naszej ulubionej kadencji. I wtedy z pomocą przychodzi Ekar, bo nie muszę wybierać tego wszystkiego, mam dodatkowe 2 biegi, które pozwolą mi znaleźć tą moją ulubioną kadencję, bądź ułatwić mi podjazdy. Okej, no i to jest Esker Ekar. Kosztuje, tak jak widzicie, 20 tysięcy złotych. Wersja kolorystyczna jest to Ekar połysk. Powiedziałbym, że to jest jakiś biały połączony z bardzo jasnym brązem. Bardzo ładne akcenty pokazujące, że jest to edycja limitowana, jakieś kolory. Ogólnie wygląda naprawdę fajnie razem z tymi klamkami takimi charakterystycznymi dla Campagnolo. Wygląda całkiem nieźle. I dodatkowo karbonowe ramię, korby też widać. Ogólnie Ekar jest najlżejszą grupą gravelową, jaka jest dostępna na rynku. Znaczy z tą dostępnością to też bym nie przesadzał. Jaka jest, albo jej nie ma. Częściej pewnie nie ma. Tak jak mówiłem wcześniej, no, kaseta 13-biegowa robi wrażenie. Tutaj widzimy też kawałek tylnej przerzutki ze sprzęgłem. Wszystko no, naprawdę wygląda wyśmienicie.
Możemy sobie nawet wziąć w 360, za bardzo go nie powiększymy, ale ogólnie no, sami przyznacie, że wygląda naprawdę nieźle. Pytanie, czy jest wart 20 tysięcy złotych, ale to zaraz sobie odpowiemy. Zobaczmy, czym się on charakteryzuje. Wiemy, że Campagnolo Ecker to jest włoska klasa premium. No z tym premium to bym nie przesadzał, na pewno materiały użyte do Eckara są klasy premium, ale sposób wrzucania tych biegów jest dosyć charakterystyczny dla Campagnolo i nie każdemu to pasuje. 13-rzędowa kaseta, zakres przełożeń 10-44, czyli o dwa zęby więcej na górnej koronce niż w Eskerze 7.0, bo tam chyba Esker 7.0 kończy się na 10.42, ale tutaj mamy też dwa więcej przełożenia, więc to też jest troszkę inaczej zestopniowane. Opony Schwalbe G1, szerokość 42 mm, siodełko Physic Terra Argo, więc bardzo fajny taki dodatek, że Cross nie wrzuca byle jakiego siodła. To samo jeśli chodzi o owikę od Physica Terra Microtex. Całkiem dobra owika, z tego co słyszałem, mięsista, do gravela powinna być w sam raz. No i tutaj dalej widzimy standardowo, z jakiego rodzaju karbonu, z jakiego rodzaju główka ramy jest, wewnętrzne prowadzenie kabli, to za 20 tysięcy złotych, to prawdę powiedziawszy spodziewałbym się już tego, więc to się nie ma czym chwalić. Tak samo jak sztywnych osi czy hamulców tarczowych. I to jest właśnie cały Esker Eckar. To co chciałbym jeszcze Wam pokazać, to jest jego specyfikacja w porównaniu do Eskera 7.0. Okazuje się, że Esker 7.0 jest praktycznie taki sam. Z tego samego materiału jest stworzona rama. Widelec karbonowy jest to coś, czego się spodziewamy. Dodatkowo wiemy, że jedno jest na kampie, drugie jest na Shimano GRX i tak jak mówiłem, tutaj koronki z przodu są podobne. Zakres kasety jest większy na Eckarze i dodatkowo jeszcze macie dwa przełożenia. Support też jest od kampy, więc mamy albo pełną kampę, albo pełne Shimano. Nic nie wiemy na temat kół w Eckarze, bo tu jak widzicie, to jest od Shimano wszystko. Tutaj raczej już nie będzie od Shimano, więc ciekaw jestem, co to za koła są. Wygląda mi to na jakiś karbon, ale mogę się mylić. Za 20 tysięcy złotych. Szczerze powiedziawszy, chyba bym oczekiwał tego karbonu, szczególnie, że tak jak widzicie, to jest bliźniaczy model, tylko inaczej pomalowany z innym osprzętem, więc oczekiwałbym tego, że tu będą karbonowe koła. I oto cały Esker Eckar. Jeśli chodzi o moje odczucia, to ja jestem fanem edycji limitowanych. Tak jak na przykład Tarmac wypuścił edycję limitowaną Petera Sagana, tak Cross wypuszcza edycję limitowaną Eskera. Szkoda tylko, że to jest tylko w 30 sztukach. Mogliby to trochę powiększyć, no ale to jest takie trochę narzekanie na siłę. Ten kto chciał, ten kupił od razu i będzie się cieszył naprawdę dobrym rowerem. Pytanie, czy 20 tysięcy złotych to nie jest zbyt wygórowana cena? Wydaje mi się, że w zależności od kół tu wszystko będą grały koła. Jeśli te koła są aluminiowe z jakimiś paździerzowymi piastami, no to nie jestem pewien, czy to się będzie tak super opłacać. Druga sprawa to tak jak wspomniałem wcześniej podczas jazdy na rowerze, czy salony Crossa będą w stanie to naprawiać. Jeśli wyprodukowaliśmy po raz pierwszy 30 sztuk Eckara, to z jednej strony to jest naprawdę niewielka ilość, z drugiej strony serwisów Crossa jest multum. Pytanie, czy wszystkich teraz techników będziemy przeszkalać, żeby w razie czego poradzili sobie z Eckarem? No to jest dobre pytanie moim zdaniem. I mam nadzieję, że ta edycja limitowana jest pierwszą, ale nie ostatnią, jeśli chodzi o Eskery i niedługo zobaczymy też kolejne wydania. Ja bym chciał, żeby Cross dążył do tego, że oferuje jedną wersję ramy, powiedzmy w dwóch kolorach, właśnie w takim i może w jakimś ciemniejszym, ale również w połysku, bo jestem fanem ram w połysku. I żebym mógł sobie wybrać sam osprzęt. Coś takiego jak może podobnie do Canyona, może bardziej podobnie do Loka Bikes, że wchodzę, tutaj sobie konfiguruję osprzęt i zmienia mi się też cena. Ja jestem fanem, nawet jestem w stanie dopłacić za to, żeby móc wybrać sobie ramę, powiedzmy Eskera 7.0 i mieć przerzutki GRX 2x11. Niestety takiej wersji nie ma, trochę szkoda, bo Cross nie ma karbonowego roweru z przerzutkami z przodu. No i chyba to byłoby na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Crossie Esker Eckar. Zapraszam do zostawienia lajka oraz subskrypcji. Do zobaczenia na ścieżce, cześć!